Kolejny projekt uchwały Komisji Komunalnej w sprawie ustanowienia strefy ruchu na terenie dzielnicy Piątek Krobocza. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Piątek Krobocza wnioskuje o ustanowienie strefy ruchu na D52 przy ulicy Królewskiego nr 58 do 64 od 66 do 70 oraz od 72 do 88. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie podjęcia. To jest kontynuacja tego, co robiliśmy w ubiegłym miesiącu. Również mieszkańców, no, tak naprawdę porządkujemy stan prawny miejsc parkingowych na terenie dzielnicy w związku ze strefą, która pojawia się 1 lutego. Zresztą to jest wspomniane uzasadnienie. Dziękuję. Ja chciałbym jeszcze taką poprawkę zgłosić, aby, bo to jest ta wnęka, którą mamy naprzeciwko poczty. Właściwie są dwie takie wnęki. I żeby też łącznie z tą wnęką potraktować też tą pierwszą, jakby, czyli między Królewska numer 26 do 48. Czyli po prostu ta gdzie mamy boisko i plac zabaw. A z czym to się wiąże? To się wiąże z tym, że tam mogą obowiązywać, znaczy tam obowiązują przepisy prawa ruchu drogowego i mogą tam interweniować służby, czy policja i... Jak się to wprowadzi? Jak się to wprowadzi, tak? No to wtedy też będzie obowiązywała strefa, rozumiem? Nie. No właśnie, to w tych zakonach nie ma strefy jako takiej, tak? Nie, ponieważ to są drogi wewnętrzne. Wewnętrzne, no właśnie, nie obowiązują. Natomiast... Mogą mieszkańcy zrobić? Bo takie były zapytania, zresztą była przedstawicielka na tym spotkaniu, że oni mają obawy, co będzie w tych właśnie miejscach. No właśnie, ale też to jest teren gminny, to bardzo nieważne. Bardzo proszę odpowiadać panu, bo wtedy jak byliśmy na tym spotkaniu, a potem wyszedł pan Adam, pytał, potem ja do tej samej osoby, do tego samego chłopaka podszedłem, pytałem i tam jest taka odpowiedź, że przykładowo spółdzielnia, właściciel właśnie takiej tej ulicy wewnętrznej, może się umówić z administratorem tej strefy na patrolowanie tego. Tak mi powiedział, że w ten sposób to można... Ale to są wszystkie podstawy spółdzielnia załatwić wspólnoty mieszkaniowe, bo to są... Różnica, ponieważ tam jest teren gminny. Zdecydowanie, oczywiście. I to jest, to nie jest droga publiczna, tylko teren gminny i to jest droga jak gdyby wewnętrzna. Tak. I tam nie obowiązują przepisy ruchu drogowego, za tym co oni mogą zrobić? Takie było pytanie. Bo oni tam stoją w większości przypadków, mieszkańcy tam parkują swoje samochody. A w momencie zmiany to przyjedzie każdy dowolny klient, wjedzie i może zostawić i to nie obowiązuje, tam go nie obowiązuje strefa płatnego parkowania. I to jest pytanie. No to już są indywidualne rozwiązania, jakie zostaną wprowadzone. Jedni mówią, że wystarczy, kiedy tam postawi się takie oznakowanie, że tam nie dotyczy, znaczy tylko dla mieszkańców tamtych budynków właśnie i wymienionych. Więc no, niebawem przekonamy się, czy to będzie miało zastosowanie, bo tutaj są różne na ten temat zdania. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę. W takim razie przegłosujmy zgłoszoną przeze mnie poprawkę. Kto z Państwa jest za tym, aby rozszerzyć tą paragraf pierwszy o numery Królewska od numeru 24 do 48? Proszę się. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się? Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka przeszła do głosu. W takim razie przejdźmy do głosowania całego projektu uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o się. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta i bardzo proszę.